Za chwilę rozpoczniemy manewr w łuku. Należy przejechać ciągiem do garażu, z garażu numer 1 do garażu numer 2. Następnie po zatrzymaniu się w garażu wracamy z powrotem i zakończamy manewr z powrotem w garażu numer 1. Musisz tak, przed ruszeniem zająć miejsce w pojeździe, przygotować się do jazdy, ustawić fotel, lusterka, zapiąć pas bezpieczeństwa, prawda? No i przed ruszeniem należy spojrzeć w lewo, w prawo, przez prawe ramię do tyłu, w szybę. To jest rozpoznanie i ruszasz do przodu. Kursantka zajęła miejsce w pojeździe. Następuje przygotowanie się do jazdy. Czyli ustawia fotel, ustawia lusterka, zagłówek, następnie zapina pasy. Odpala pojazd i rozpoznanie. Tak, czyli w lewo, w prawo. Przez prawe ramię do tyłu w szyby i rozpoczynamy ruszanie. Udaje się do garażu numer 2. Tutaj należy pamiętać, żeby trzymać się bliżej lewej strony, tak żeby wprowadzić auto mniej więcej na środku garażu i zatrzymanie przed słupkiem, tak żeby auto wjechało poza linię, żeby nie wystawało zderzakiem poza linię. Następnie powrót do tyłu, lusterko przy drugim słupku, obracamy kierownicą w prawo. W momencie, kiedy auto wyprostuje się na łuku, wracamy tą kierownicę jeden pełen obrót w lewo. No i obracając się przez prawe ramię do tyłu, obserwujemy wjazd do garażu. Podjeżdżamy w miarę możliwości jak najbliżej słupka, tak żeby auto zmieściło się w garażu. I zatrzymujemy, zabezpieczamy hamulcem ręcznym i to jest zakończenie manewru prawidłowo. Super. Dobrze, Agnieszka, przejechałaś prawidłowo, trzymałaś się blisko przy łuku lewej strony, czyli wjechałaś prawidłowo na środek, następnie powrót do tyłu, obrót kierownicą przy drugim słupku w momencie, kiedy znalazło się lusterko, wyprostowanie na łuku pojazdu i powrót do garażu, zatrzymanie, zabezpieczenie pojazdu hamulcem ręcznym i koniec manewru. Bardzo ładnie. Dziękuję bardzo.